Ten OG pakiet wrócił do Fortnite'a po roku czasu, mega dużo na niego czekało i wreszcie jest w Fortnite'cie i szybko macie go kupić, pokazać cały sklep i jest on zarąbisty, a na początek łapka w górę, subik pomoże być 100 000 subów, live odcinki sobie na kanał YouTube i Twitch i szybko wpisz kod SEIKAM, subskrybuj, mega mi to pomaga, dziękuję i na to, że pokazałem ci sklep, fajnie mi się mój kod, bo z tego często robimy konkursy. Oczywiście lecimy od samego dołu sklepu i na dole znajdziemy te skiny, czyli zestaw genezy Fortnite, które ostatnio były i dalej te skiny są, także warto sobie kupić, bo mogą one niedługo zniknąć. Do tego mamy oczywiście wszystkie te rzeczy muzyczne, które mieliśmy wcześniej, czyli cały ten pakiet i te skiny gra miały znikać według niektórych ligerów, ale one dalej są i giga, oczywiście wam je polecam, wszystkie modki serii kon też dalej są, także macie je szybko kupować, bo też nie wiadomo, czy będą one cały czas na evencie muzycznym, czy może niedługo wyparują ze sklepu, szczególnie Get Greedy czy reszta rzeczy, jak najbardziej dalej jest do tego skin Impry i wszystkie cztery skiny muzyczne dalej są, czyli te wszystkie rekordki zostały, no i oczywiście Flow, Impuls i reszta tych rzeczy jak najbardziej jest, do tego mamy Ariane, która też podobno miała znikać, ale dalej jest w sklepie Fortnite i do tego mamy Robocopa, mamy jeszcze LeBrona Jamesa, który też został. No i oczywiście mamy nowe zakładki dzienne. I tu mamy trochę taki dziwny skinów, czyli taką ziomeczkę za 1500. Generalnie to na spoko, całkiem fajnie wygląda. No i ma dokładnie, jak widzicie, taki wygląd, jest naprawdę ok. Do tego mamy jeszcze takiego ziomeczka, takiego Januszka za 800 z 9 stonu Fortnite rozdziału pierwszego. Wygląda całkiem spoko, na pewno jest tani za 800. Do tego takie dziwne kill-offy. No i do tego jeszcze takie malowanie, które też jest nawet ok. Za 500 V-dolców i do tego jeszcze specjalna muzyka Pochmurne dni. I jeszcze modka na 200, kamień papierniczy, żebyście mogli grać ze znajomymi. Wyżej w sklepie mamy specjalny zestaw Anielicy i ten zestaw jest giga mocny, jeśli macie już jakieś rzeczy, dlatego że będzie on giga przeceniony i oczywiście jest to ten skin, taki Anielicy z mega fajnymi skrzydłami, mega takim dziwnym skinem, ten akurat skin jest dosyć dziwny akurat, mi nie siada, ale ma takie mocne też skrzydełka, do tego ładny kill-off, tak wygląda właśnie, no i do tego jeszcze mamy jeden kill-off właśnie z tego od diabełka jakby, no i jeszcze malowanie do broni w białym stylu, też wygląda całkiem spoko, cały pakiet kosztuje 3000 V-dolców i do tego mamy jeszcze jeden dziwny pakiet, oczywiście z takim miśkiem, jest to dziwny pakiet i szczerze on jest mega śmieszny, ale jeśli ktoś lubi tego typu vibe, no to też można sobie kupić, ma parę emotek, jakieś tam rzeczy, sam skin jest oczywiście spoko, no i macie też lotnie, które jest mega podobne do lotni Marvelowych. No i wyżej mam już dużo lepszy sklep i jest to dokładnie właśnie ten skin zimowy, szczerze myślę, czy go nie kupić w sumie, bo skin jest zarąbisty i wygląda naprawdę fajnie i kosztuje tylko 1700 V-dolców jako właśnie cały pakiet, a zawiera on właśnie tego skina w dwóch stylach, takie fajne skrzydełka jakby i do tego jeszcze taki ładny kill-off, no i specjalną emotkę, także warto wykupić, a jeśli masz jakąś emotkę, która w sumie wcześniej nie była w tym zestawie, to możesz mieć mega przystawiony ten pakiet, a sam skin kosztuje 1200 V-dolców. I ten skin fajnie by się kupili z kodem SEIKAMFAL. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze jeden mega mocny pakiet, który wrócił po roku czasu i który jest poniekąd powiązany z Leviathanem też i tego typu rzeczami. Pakiet wygląda następująco i są to dwa skiny ze Star Steamu. I pierwszy skin oczywiście jest to Chris, który wygląda następująco i ma on dwa takie style. Jest to pierwszy taki ziomek, taki bojowy, do tego jeszcze taki mega fajnie ubrany, jakby jakiś mafioza, coś w tym stylu. Drugi skin jest to oczywiście ta ziomeczka, czyli Jill, która wygląda właśnie w ten sposób, taka mega jakby bojowa też. I drugi styl wygląda mega spoko. Tu jest już mniej ubrana właśnie w takie bojowe rzeczy i też wygląda serio fajnie. Do tego jeszcze taka stacjonka na plecy, no i w sumie jakaś maszyna do pisania i ekran wczytywania. Skiny są ze Star Steamu, czyli Resident Evil i oczywiście mamy jeszcze resztę rzeczy do nich, czyli właśnie takie przedmioty, ale generalnie ten pakiet musicie kupić i jest on poniekąd powiązany z Leviathanem, o czym wam w sumie kiedyś mówiłem na odcinkach, dajcie też w komentarzach, czy go kupujecie. Szczególnie, że są dosyć OG, ale to nie koniec, bo do tego mamy oczywiście wszystkie skiny anime, czyli oczywiście Mikasa, Levi, no i reszta w sumie rzeczy, która jest w Fortnite, które weszły wczoraj do gry, ale one akurat są giga średnie, łapeczka w górę, sub, kod SEIKAMFAL, jak coś kupujesz, dzięki wielkie i wejdź na poprzednie materiały, jak na przykład obejrzeć darmowego skina. Trzymajcie się, cześć!